pracowici, ambitni i profesjonalni. 15 czerwca 2015 roku polskie środowisko prawnicze wzbogaciło się o ponad 700 nowych radców prawnych. Uroczyste ślubowanie było dla nich wyjątkowym wydarzeniem. To podsumowanie wielu lat ciężkiej pracy, wyrzeczeń oraz początek nowej drogi zawodowej. Drogi trudnej, ale dającej dużo satysfakcji. Egzamin Okręgowej Izby Radców Prawnych zdają tylko najlepsi. To zarazem wyróżnienie, jak i mobilizacja do jeszcze cięższej pracy. Radcy prawni stanowczo stanowią elitę prawników. Jesteśmy doskonale wykształceni, doskonale przygotowani. Ciągle się dokształcamy. Radcy prawni zajmują najwyższe stanowiska państwowe. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego to był radca prawny, prezes Prokuratorii Generalnej to radca prawny. Nasz zawód daje bardzo wiele możliwości. Stanowimy stanowczo, mogę stwierdzić, elitę tego kraju. Aby zostać radcą prawnym, nie wystarczą studia. Dopiero ukończenie 3-letniej aplikacji i zdanie egzaminu zawodowego kończy się uroczystym ślubowaniem. Jednak warto podjąć się tego wysiłku, bo tytuł radcy prawnego gwarantuje dobry start w zawodowe życie. 24 września 2011 roku większość z Państwa przystąpiła do trudnego egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. W samej Warszawie tych osób było ponad 1500, z czego zdało zaledwie 40%, czyli około 600 osób. Te osoby rozpoczęły aplikację radcowską. Postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości. Dziękuję bardzo, gratuluję Wam. Od tej pory jesteście pełnoprawnymi radcami prawnymi. Po 9 latach w końcu udało się osiągnąć ten sukces. I to jest sukces zarówno mój osobisty, jak też sukces naszego samorządu. Mimo wielu lat pracy i intensywnej nauki, tytuł radcy prawnego to dopiero początek. Środowisko prawnicze musi nieustannie mierzyć się z nowymi wyzwaniami. W tym roku zmiany dotyczą obrony karnej. Młodzi ludzie zmian się jednak nie boją. Traktują to jako kolejne wyzwanie. Plany na przyszłość są takie, żeby ten zawód wykonywać tak, aby mnie jak najlepiej zapamiętano, abym była profesjonalistą zarówno w oczach klientów, jak i kolegów z branży. Było kilka trudnych momentów, pewnie nieraz przychodziły momenty zwątpienia, dużo znaków zapytania po drodze, ale taka uroczystość jak dzisiaj wynagradza wszystko. Pragnę na początek pogratulować Państwu przebytej drogi, zakończonej wspaniałym sukcesem w postaci wcale niełatwego egzaminu. Plany na przyszłość są takie, żeby kontynuować karierę radcy prawnego po prostu i w tym realizować się i odnosić jakieś sukcesy, mam nadzieję. Do świeżo upieczonych radców prawnych przemówił również m.in. prezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich. Mariusz Paplaczyk podkreślił, jak ważny w tej pracy jest kodeks moralny, odwołując się tym samym do praktyk amerykańskich prawników. Stany Zjednoczone, Ameryka, uroczystość ślubowania młodych adwokatów. Prezes adwokatury amerykańskiej mówi o to w tych słowach. Zacznij, drogi młody prawniku, drogi radco, od końca. Zastanów się, kiedy pójdziesz na emeryturę, jak będzie wyglądać to, czego dokonałeś. Ale mówi, idźmy dalej. Jak umrzesz, jak chcesz być zapamiętany? Jako ten, który czarżuje mnóstwo godzin? Czy może za coś więcej? Oprócz ślubowania ważną częścią uroczystości było również wręczenie nagród dla 33 wyróżniających się osób. Dodatkowo 4 najlepszych z najlepszych otrzymało od firmy Lex Center vouchery na udostępnienie lokalu na kancelarię.